Niebywała okazja, Agnieszka Rylik. Nie wiem, od czego mam zacząć. Mistrzyni Europy, mistrzyni świata w kickboxingu, w boksie i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Gala charytatywna braci Collins. Podobała się pani ogólnie? Super, bardzo mi się podobały pojedynki. Świetny matchmaking. No i działo się i to nie było żartów. Tam jedna może walka dziewczyn była taka troszeczkę bardzo towarzyska, ale wreszcie pojedynków to nie wiadomo było, jak to się skończy. Bardzo fajnie. Zaskoczył mnie na pewno premier Marcinkiewicz. No właśnie o to chciałem zapytać. Na osobę, która w ogóle nigdy nie boksowała. Naprawdę Złotkowski, brawo, zrobiłeś dobrą robotę. Trzymał się mega zaleceń trenera, taktyki, podwójna garda i ten prosty. Dawał radę, naprawdę. Panią nie zachęcano gdzieś tutaj do występu? Kiedyś zachęcano mnie, akurat nie tutaj, ale ja żartuję sobie, zawsze mówię, że to nie jest sport dla starych ludzi, no, ale dzisiaj panowie udowodnili, że niekoniecznie. Natomiast oczywiście, że to jest fajny cel i fajnie, że panowie wszyscy wyszli w super formie. Niektórzy bardzo bojowo, ja zauważyłem, że to nie tak charytatywnie. Charytatywnie. Znaczy charytatywnie, ale... tak. Nie, no wiadomo, Piotr Świerczewski, to zawsze można spodziewać się po nim tego, że będzie atakował i będzie walczył o wszystko. No ale to krew sportowca, tak? Takiego charakteru, no nie zahamujesz. Ale to fajne było, bo tam nie było żartów. To jest dla mnie wielki szacun, że ludzie, amatorzy, trenują do tych walk, wychodzą, robią tą wagę i faktycznie walczą. Tam nie ma żartów, te ciosy są prawdziwe, nie ma żadnego markowania. Bardzo fajna, bardzo fajna impreza. Impreza fajna, bo też widać, że polski sport jednak, szczególnie w tej sferze pięściarskiej zaczęło się rozwijać. No, mieliśmy ostatnio, wiadomo, wielką galę, Szpilka kontra Różański, takie wydarzenia, ale jeśli chodzi o kobiety, to muszę powiedzieć, że jest bardzo mocna posucha. Cóż mogę powiedzieć? Kiedyś, przepraszam, że tak przerwę, że ośmielam się przerwać, ale pamiętam kiedyś gdzieś tam padała krytyka w pani stronę, że no teraz jest nowy czas, są nowe zawodniczki i tak dalej, i tak dalej. No niestety to wszystko stanęło. Kiedyś jakaś była taka akcja, że jedna z bokserek powiedziała, a to my z Iwoną Guzowską to miałyśmy jakieś paski. Wystarczy zobaczyć taki ranking BoxRec-u, najbardziej chyba obiektywny, gdzie masz punkciki z każdej zawodniczki, jej jakości, ilości wygranych walk z dobrymi zawodniczkami. No te dziewczyny musiałyby jeszcze poboksować parę lat, żeby dobić do naszych rekordów. Tak, ale jeszcze dodatkowo trzeba dodać, że załóżmy, czy Ewa Piątkowska, czy Ewa Brodnicka, to są typowe pięściarki. Natomiast pani była też światowej klasy kickbokserką, tak? No nie ma co ukrywać, że z sukcesów zawodowych Polek ma pani jedne z największych, jeśli powiedzmy możemy porównać Joanna Jędrzejczyk czy pani, to są te największe nazwiska. Jak w ogóle pani ocenia w tej chwili kondycję tego sportu, załóżmy kickboxingu, bo też widać, że jest kradzież z kickboxingu do boksu. No, bo to odwrotnie nie działa. Nie, odwrotnie nie. Dzisiaj o tym mówiłam. Nie ma tego szkolenia podstawowego w boksie, takie kiedyś były. SKS-y kiedyś były, ale były te zgrupowania, było na to pieniądze, nie ma szkolenia, była liga. Nie ma szkolenia młodzieży. Kiedy mieliśmy jakiegoś olimpijczyka w boksie? Który 92 rok ostatnio. No właśnie. Natomiast kickboxing jakby się rozwija, ma szansę na olimpiadę, są te igrzyska takie, nie wiem dokładnie jak one się nazywają, ale bardzo mocno działają, żeby wejść na olimpiadę. I jest jakiś taki nowy boom. Piotr Siewoczyński został prezesem i robi naprawdę fantastyczną robotę. Natomiast no w boksie, jak nie wyszkolimy ludzi, no to z czego weźmiemy? No skończyła nam się ta ekipa, tak? Stara. No muszą być medale olimpijskie, żeby z tego wybrać coś, tak? Ten najlepszy materiał, bo przecież... Na razie to jakaś nominacja by się przydała. No tak, to prawda. Zapytam panią tak. Zawodowy boks, wbrew pozorom, mężczyzn ma się dobrze w Polsce. Szczególnie kategoria cruiser, jest kilku mocnych zawodników z aspiracjami na świat, albo powiedzmy schodzący z tej topowej listy, albo w pobliżu tej listy gdzieś czających się. Dla pani kto jest największą taką perspektywą z tych zawodników? Cieślak, Głowacki, który z nich?
trudno mi powiedzieć. Nie śledzę aż tak, ale będę trzymała kciuki. To nie jest taki hop-siup, to trzeba mieć dobrego promotora. No pani miała. Trzeba mieć trochę szczęścia. Nie zawsze miałam, bo mi się zerwało Achilles w jednej walce w Vegas. Tak, tak. Pan była w Las Vegas, tak? Tak. Więc jest to zlepek różnych rzeczy. Szpilka też miał. Tak, trzymaliśmy. Gołota też miał. Czasem brakuje czegoś tam, więc to niekoniecznie musi być super top zawodnik. Bo talenciarzy to mamy. I jeszcze, żeby włożyli pracę i żeby mieli szczęście do ludzi wokół, żeby to popchnęli. Telewizja, która to promuje. I tyle. To nie jest tak, że są dobrzy zawodnicy wagi ciężkiej, którzy mogli być mistrzami świata, nigdy nie dostali szansy w LTO. Tak? Jest to parę talentów. No właśnie. Szkoda, żeby się takie zmarnowało. Życzę chłopakom jak najlepiej. Pani Agnieszko, dziękuję, bo dzisiaj dużo obowiązków też miała pani tutaj na gali. Tak, i też. Się za słowem, no słyszę ale właśnie. Bardzo miło. Bardzo miło spotkałam wielu kolegów z teamu. Właśnie Goczyński, Złotkowski, no przecież wiadomo. Goczyński jest? Tak, jest się Goczyński. I jest no sporo, ja widziałem tutaj naprawdę cała plejada kickboks. Nie zgłaszał. A, bo ja byłem cały czas na słuchawkach. No tak, no tak. A więc przeproszę państwa, idę się przywitać. Pełniejsze obowiązki tym razem towarzyskie. Pani Agnieszko, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się i porozmawiamy kiedyś. Będę moja bardzo, przyjemność. Bardzo chętnie o kickboksingu i o boksie, także zawodowym, bo interesuję się tym i bardzo właśnie obserwowałem zawsze pani karierę. Muszę przyznać, że była pani największym talentem kobiecego boksu. Bardzo miło. Dziękuję bardzo jeszcze raz.